25 kwietnia miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum Przesiadkowego w Wiśle. W wydarzeniu tym wzięli udział mieszkańcy oraz samorządowcy. Przybyłych gości przywitał burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Prace modernizacyjne trochę trwały, ale wreszcie udało się oddać część przesiadkową. Odnowiono elewację budynku, poprawiono wygląd otoczenia. Obiekty kolejowe, połączenie polskich linii kolejowych, form uzgodnień, ale też przede wszystkim rozpoczęcie wszystkich prac od nowa. Mam na myśli tutaj prace projektowe planów zagospodarowania przestrzennego, bo w zasadzie nie mieliśmy kompletnie niczego. No trwały sam plan rok czasu, projektowanie też kilka miesięcy czasu, potem szukanie środków finansowych, dopięcie pewnych rzeczy, procedura przetargowa, no to wszystko niestety wydłuża czas realizacji, a sama realizacja budynku wcale nie jest taka wbrew pozorom prosta ze względu na właśnie konserwatora zabytków, który pewne wytyczne nam wydawał, wiele niespodzianek, które nas zaskoczyły tutaj, bo to jednak budynek stary, wiele rzeczy niezinwentaryzowanych, kable, które gdzieś tam w ścianie biegły albo też po zewnętrznej części elewacji i nie wiadomo co z nimi zrobić, sygnał ze strony kolei, nie ucinajcie, bo nam trakcja do głębiec stanie. No było wiele, wiele takich niespodzianek, które nas po prostu zaskoczyły, no ale udało się. Koszt remontu to 5 700 000 zł. Z funduszy europejskich udało się pozyskać 2 000 000 zł. Mam nadzieję, że jeszcze dopniemy, uzupełnimy tą kwotę kolejnymi środkami, bo dostaliśmy informacje o kolejnej możliwości skorzystania z środków na poziomie 1 700 000 zł. Dofinansowanie, potem jeszcze na część, która nie jest zrealizowana, ale będzie realizowana, mam na myśli klub seniora i ta powierzchnia, która będzie przeznaczona na aktywności dla naszych mieszkańców, no to też w granicach 200 000 zł, więc jakoś to tam powolutku się spina. Nie liczyliśmy na to drugie dofinansowanie, więc dla nas też prezent z okazji otwarcia tego obiektu. Część gastronomiczna ma zostać uruchomiona do końca roku, zapewnia burmistrz. Nie było możliwości prowadzenia jednocześnie z różnych względów proceduralnych, technicznych i też trochę odpowiedzialności za środki unijne i ich rozliczenie, więc dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby etapować tą realizację tego budynku. Na dworcu działa już punkt informacji turystycznej. Będzie czynny codziennie od 9 do 17. Jest to drugi taki punkt. Pierwszy znajduje się na placu Hofa. Będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, które turyści zadają, a mianowicie jeśli chodzi o atrakcje wiślane, też komunikacja, bo też są bardzo często właśnie pytają, jak mogą się dostać z Wisły w inne rejony Polski, czy tutaj nawet naszego rejonu. U nas można również kupić bilety Kolei Śląskich, to już od jutra, a w przyszłości będą to również bilety na PKP Intercity. W naszej informacji turystycznej można tutaj sobie odebrać bezpłatne materiały promocyjne, mapy, ulotki, informacje o atrakcjach, więc serdecznie zapraszamy. Burmistrz zachęca, aby podróżować koleją, tym bardziej, że w Wiśle trwa remont ważnego odcinka drogi. Koleje Śląskie naprawdę postawiły na jakość wykonywanej usługi. Tabor jest komfortowy. Nawet słyszałem o wielu takich sytuacjach, gdzie nasi goście zostawiali samochody w Skoczowie, zostawiali samochody w Goleszowie czy w Ustroniu i po prostu dojeżdżali do nas pociągami. Więc tych jednodniowych turystów, gości oczywiście do tego zachęcam, ale też na weekend naprawdę można skorzystać z taksówki, różnej formy komunikacyjnej w samym mieście, więc na pewno to będzie mniej kosztowało nerwów, niecierpliwości, no i po prostu łatwiej będzie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.